Mac Mini M4, czyli król opłacalności w 2025 roku. Ale po co byście mieli wierzyć gościowi w różowej bluzie? Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. Opinie moją o tym komputerze podeprzę kilkoma faktami. Przede wszystkim użytkuję go od dwóch tygodni i testuję go w każdy możliwy sposób. Przede wszystkim pod kątem obróbki wideo, no bo na tym się głównie skupiam. I jak dotąd produkt mnie nie zawiódł, jestem z niego bardzo zadowolony. Minusem oczywiście jest tu znany przycisk włączenia, wyłączenia, który jest umieszczony pod naszym komputerem, co powoduje to, że jeśli mamy podłączony tutaj kabel zasilający, jakikolwiek z tyłu, bo to tak najczęściej wygląda, że w ten sposób mamy podłączone tutaj gdzieś jest monitor i ten komputer sobie jest w ten sposób ułożony, także jeśli chcemy go włączyć, no to musimy na pewno go wysunąć trochę z spod monitoru. all right. Przekręcić i tutaj z tyłu dopiero zobaczcie, mamy ten przycisk. Także jest to uciążliwe dla osób, które potrzebują włączenia, wyłączenia komputera za każdym razem. Jeśli tego nie robicie, najzwyczajniej usypiacie swój komputer i on cały czas tam pracuje sobie, słucha, co robicie w pokoju, podsłuchuje, o czym mówicie, co chcecie aktualnie zakupić, więc nie musicie tego robić. Może być odwłączony, dzięki czemu będziecie mieli bardzo spersonalizowane reklamy, które podeślą Wam. Takie propozycje, jakie tylko będziecie chcieli. Tylko takie, które oczywiście MacBook podsłucha i usłyszy Was. Oczywiście komputer w kupiłem na własny użytek, nie jest to żadna reklama. Chcę Was przekonać, ale także dopowiedzieć kilka minusów tego produktu. Pierwszy plus Mac Mini to oczywiście jego cena. Na stronie Apple jest to 2999 zł. Ze zniżką studencką czy też uczniowską macie 500 zł taniej. W jaki sposób to zrobić? Zobaczcie w moich odcinkach. Tam pokazuję, jak dokonać takiego promocyjnego zakupu. Kupów właśnie z taką zniżką o 500 zł, co daje nam kwotę 2,5 tysiąca za ten właśnie sprzęt, co tutaj otrzymujemy, co jest też według mnie dużym plusem: to mamy praktycznie kompletny komputer, no można powiedzieć, że stacjonarny, no bo tak jest on uznawany, chociaż naprawdę jest na tyle mały, że nawet tu do kieszeni bluzy bym sobie go mógł schować i. Przenieść, ale nie o to chodzi. Gra on rolę głównie stacjonarną. Więc w komputerze mamy w komplecie tylko kabel zasilający, który jest zwykłym kablem przejściowym do naszego gniazdka 220V, bo zasilacz jest tutaj wbudowany. Jest to oczywiście plus i minus, no bo jeśli będziemy chcieli wymienić nasz zasilacz ze względu, że coś się stanie po okresie gwarancyjnym, no to już jest problem, bo trzeba rozkręcać ten komputer. Jeśli by mieliśmy, byśmy mieli to na zewnętrznym kablu, no to by tego nie trzeba było robić. Ale to pozostawam w innej kwestii. Przede wszystkim co chciałem powiedzieć, że jest to kompletny komputer pod tym względem, że mamy tutaj wbudowane głośniki. Nie musimy nic dokupować. Oczywiście, jeśli chcemy jakiś zestaw high mocniejszy, głośniejszy, no to jest tutaj wejście słuchawkowe typu jack. Więc możemy i słuchawki sobie podłączyć i jakiś zestaw głośników. Może też tutaj być połączenie Bluetooth, czyli jakiś nawet głośnik przenośny. Bluetooth też zagra z tego komputera, ale mamy tutaj wbudowane głośniki, więc na starcie one będą. Będą sobie działać, nie trzeba tam nic konfigurować. Karta dźwiękowa, karta graficzna, wszystko jest z najnowszymi sterownikami, także w odróżnieniu do Windowsa tu nie zajmujemy się tymi rzeczami. Mamy też moduł Bluetooth, czyli połączenie z innymi urządzeniami peryferyjnymi, tak jak właśnie myszka czy klawiatura. Poprzez Bluetooth jest możliwe oczywiście słuchawki i inne urządzenia. Mamy też kartę sieciową Wi-Fi wbudowaną, więc połączenie z internetem bezprzewodowym będzie się tutaj odbywało. Nic nie trzeba dodatkowo Podłączyć, czyli te wszystkie wejścia dodatkowe na jakieś urządzenia są praktycznie wolne, bo jeśli podłączycie, tak jak ja tutaj zrobiłem, mam myszkę i mam klawiaturę na łącze bluetooth, czyli bez problemu połączę się bezprzewodowo z tym urządzeniem, bez jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. Także zwróćcie na to uwagę, aby zakupić sobie takie akcesoria. Niekoniecznie muszą to być akcesoria od typowo naszego producenta z nadgryzionym jabłuszkiem, czyli Apple, żeby one były oryginalne. Mam tutaj klawiaturę i W linku w opisie daję Wam cenę tego produktu. Jestem z niej bardzo zadowolony, a przede wszystkim jest ona podświetlana, także w nocy, jeśli byście pracowali no to te podświetlenie klawiszy jest pomocne. Mysz jest przede wszystkim dużo wygodniejsza według mnie niż Magic Mouse. Nie ma może tych gestów, które obsługują Magic Mouse, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja wolę jednak bardziej poręczną tą myszkę, żeby trochę wygodniej pracować sobie na niej, ale to już kwestia wyboru. No i oczywiście jest tańsza i jeśli chodzi o tu producenta, czyli Logitecha, też to nie jest jakiś produkt niszowy. Żeby też był jakiś niezdatny do użytkowania, spisuje się bardzo dobrze i jest z niej zadowolony. Czyli aby uruchomić naszego MacBooka musimy jeszcze dodatkowo mieć monitor. I tutaj monitor możecie też mieć dowolny. Wystarczy, że on ma wejście HDMI lub też na wejście Thunderbolt. Nowsze monitory mają poprzez USB-C połączenie, więc też możecie takie podłączyć, ale głównie chodzi tu o HDMI, więc podłączymy nasz monitor, klawiaturę, myszkę i praktycznie możemy działać. Nic więcej do użytkowania naszego komputera nie potrzeba. Jeśli macie starszego, starszego typu mysz Czyli zwykłą kablową, zwykłą klawiaturę na USB typu A, czyli te szerokie. Kupujecie sobie taką przejściówkę, ja akurat mam tutaj sateshi, jest ona rekomendowana przez firmę Apple, ale niekoniecznie musi to być sateshi. Podłączacie ją pod swoje wejście, które jest Thunderbolt, i dzięki czemu macie tutaj szereg wyjść standardowych z USB typu C na USB A, czyli już podłączycie sobie zwykłą klawiaturę, którą już macie, na przykład jest też wejście na dodatkowy monitor, czyli możecie podłączyć spokojnie sobie dwa monitory po HDMI, jeden wejście tu na przejściówce, drugi wejście tu wbudowane, więc możecie obsługiwać dwa monitory, oczywiście jeśli takie posiadacie. I po uruchomieniu komputer jest od razu gotowy do pracy. Nie musicie nic konfigurować, nic ustawiać, nic zmieniać w waszej konfiguracji urządzenia pod względem grafiki i tak dalej. Wszystko jest tutaj skonfigurowane kompatybilne w pełni. Nic najzwyczajniej nie, nie robicie, co też? i przekłada się na Waszą oszczędność czasu. Także jeśli rozważacie kwestię, czy zakupić produkt z Windowsem, czy jednak z jabłuszkiem, no to pod tym względem jabłuszko wygrywa przede wszystkim z prostotą tej konfiguracji. Oczywiście jeśli chodzi o zaawansowanych, bardziej użytkowników, no to nie mamy tutaj dostępu w pełni do tego systemu. Jest to system zamknięty, ale to już kwestia na inny odcinek. Jeśli chcecie o tym wiedzieć coś więcej, dajcie znać w komentarzu, czy mam nagrać dla Was taki odcinek właśnie typowo pod względem tego systemu, na ile on jest zamknięty, na ile mamy możliwości, aby jego sobie sprawdzić. Zobaczcie też, odpakowanie tego, oto cudeńka. W tym odcinku Wam pokazuję, jak to wyglądało, co znajduje się w środku od producenta. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!